Gala PLMMA. Dzisiaj o 20 w TV Puls. Krzysztof Kułak, rzeźba jest, wygrana jest. Gratuluję tego wygranego pojedynku, bo naprawdę robiło to wrażenie. Można powiedzieć, wciąż były mistrz KSW. Tak naprawdę gratuluję. I powiedz, czy przewaga wzrostu warunków fizycznych miała tutaj jakiekolwiek znaczenie? Nie wiem. Bo sięgałeś go czasami, były front kicki, masz długie nogi. Także no, z mojej perspektywy to działało. Taki był game plan naszego zespołu, żeby go trzymać na dystans, a jeżeli już skracać, to do obalenia i wyszło to. Pierwsza runda była taka badawcza, w drugiej postanowiłem obalić i pójść to, co mam najlepsze, czyli jiu-jitsu. Powiedziałeś przed pojedynkiem, że chciałbyś być mistrzem PLMA i to było takie potwierdzenie. Ile tak naprawdę, czy rozmawiałeś z Mirosławem Oknińskim, ile pojedynków, ile wygranych potrzebuje, żeby móc walczyć? 3. Tak się umówiłem, że nie będę traktowany lepiej niż inni. 3 wygrane pojedynki, 4 opas. Co w związku z tym wejściem do teamu, bo to też miało być takie otwarcie? Tak. To ja jeździłem po całej Polsce wcześniej, teraz jeżdżę po Gold Teamie. Jeszcze zanim Mirek Okniński i PLMMA byli z Nastulą, to ja jeździłem do Nastuli. Sparowałem z Omielańczukiem, Błachowiczem, Jurasem. Także te czasy powrócą, tylko to będą inni zawodnicy. Powtarzałeś, że każda walka jest inna, ale tak naprawdę Michał był jest znacznie mniej doświadczony od ciebie. Czy to była jakaś presja właśnie walczyć? Tak, gorzej się walczy z tym, który jest tak jakby gorszy od ciebie, ale nie ma nic do stracenia, a dużo do wygrania. A ja jakbym przegrał tą walkę, to bym miał dużo do stracenia, a tak to on był kolejnym przystankiem moim gdzieś tam w drodze opas, nie? Były jakieś trudne momenty? Tak, cały czas. Kupa w majtach. Cały czas są trudne momenty. Zwłaszcza jak się nie śpi parę dni pod rząd, bo dziecko się budzi w nocy, także MMA teraz jest inne dla mnie niż 10 lat temu, kiedy byłem kawalerem i jedynym jakimś tam musem dla mnie było iść na trening, nie? Nie jesteś sam, jednym słowem. Nie jestem sam. Team Kułak jest coraz większy, także tak gratuluję tej wygranej. Dzięki. I do następnego. Pozdrawiam. Cieszę się bardzo. Gala PLMMA. Dzisiaj o 20 w TV Puls.